Witam serdecznie. Wczoraj się nie udało. Myślę, że zżarł na stres. Ci chłopcy nigdy nie grali na takiej wielkiej imprezie. Ja też nie prowadziłem zespołu na takiej wielkiej imprezie, więc tutaj stres nas zjadł na pewno. Ale dzisiaj pokazaliśmy taką koszykówkę, jak gramy. Pokazaliśmy serce, defense, transmisję ofensywną, walkę o każdy centymetr boiska i pokazaliśmy drużynę, zespół. Tak jak mówiłem przed turniejem, to nie jest być może 12 najlepszych graczy i trenerów. To są ludzie, którzy tworzą zespół i z tego się bardzo cieszę. Przed nami piekielnie trudny mecz z Egiptem. Nie lekceważyłbym Egiptu, mimo tego, że przegrał 2 mecze. To jest trudny przeciwnik, o niezłych warunkach fizycznych. Musimy się skoncentrować. Jutro mamy dzień wolnego, odpoczywamy i pojutrze walczymy w bardzo ciężkim pojedynku. Warunki są trudne, jest gorąco, jest ciężko biegać, ale chłopcy dali z siebie wszystko dzisiaj, naprawdę. Jestem z nich dumny. Bardzo dziękuję za pracę, jaka jest z nimi wykonywana każdego dnia, będę to mówił zawsze i cieszę się z naszego pierwszego zwycięstwa na Mistrzostwach Świata. Niesamowite uczucie, jestem bardzo zadowolony. Dziękuję. No na pewno będzie walka, tak jak dzisiaj pokazaliśmy. Wczoraj nie byliśmy sobą, nie graliśmy tak jak gramy. Dzisiaj pokazaliśmy naszą koszykówkę i to pokazało wysokie zwycięstwo nad Argentyną. Teraz dzień przerwy i wychodzimy z pełną energią na Egipt.